Fallout Special Anthology. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Ja jestem Noonem, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do was, słuchajcie, z czymś, czego nie kupiłem, a coś, co otrzymałem na film od mojego szefa Kamila, który, jak wiecie, już wiele tutaj edycji nam, znaczy mi dał, żebym pokazał wam, w sumie nam wszystkim. I mamy tutaj specjalne wydanie, to jest Fallout Special Anthology. Mamy tutaj takie w sumie kolekcjonerskie specjalne wydanie w takiej mini bombie atomowej wszystkich części tutaj Fallouta. No niestety jest to wersja cyfrowa, więc to się wielu osobom nie spodobało, ale powiem wam szczerze, że sam jestem zdziwiony rozmiarem tego oto wydania, bo wydawało mi się, że to jest o wiele, wiele mniejsze. Zaraz sobie dokładnie to wydanie zobaczymy. W tym oto materiale nie ma ekstrujicu, dlatego że dziś się tam edukuje, więc musimy sobie radzić sami. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kupiliście to wydanie, czy też nie. Na dole jest wpis do tego wydania. Nie wiem, czy jeszcze któreś z tych ofert, które ja wam wrzucałem, są dalej aktualne. A jeżeli są, to będzie miło, jeżeli z nich skorzystacie. Chodźcie, słuchajcie, na stronę Grywalnie, macie tam dział takie wsparcie, więc jeżeli kupujecie w danych sklepach i ten sklep się tam na tej liście znajduje, to wystarczy z niego przeklikacie i coś po prostu zrobicie te swoje zakupy, wtedy jakiś tam procent otrzymuje na wsparcie tej mojej całej działalności. I są też kody rabatowe, nowe kody rabatowe się w zasadzie pojawiły sobie w Planeta Prezent. Więc jeżeli chcecie kupić figurki z gry Fallout, to link też jest na dole w opisie, figurki od Dark Horse'a. A teraz zaglądamy sobie do środka, łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek, no i oczywiście komentarz. I tak oto z bliska prezentuje się to wydanie specjalne. Boże, jak dobrze ja się ubrałem wyjątkowo w tym oto materiale do filmu, bo tak to mi się odbijało w tej szybce i byłoby dość ciekawie. Żartik sytuacyjny. Tak oto się to pudełeczko prezentuje. Jak widzicie, mamy tutaj strasznie dużo takiego plastiku, przez który możemy tutaj widzieć naszą tutaj mini, naszego mini nuka, mini tutaj bombę atomową. Tak to wygląda z tej oto strony, tak to się prezentuje tutaj. Z tyłu wygląda to w ten oto sposób. Mamy przedstawioną informację, co nasze wydanie zawiera. Mamy takie oto karty z kodami do tych oto gier, do tych oto części, które się tutaj znajdują i tą oto mini bombę atomową. Oczywiście jest tutaj też tutaj widzicie mini atomówkę wydającą odgłosy, to też sobie zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy baterie są w zestawie, ale słuchajcie, nie widzę na razie informacji, że nie ma, a może gdzieś jest, a nie wiem, zaraz się przekonamy. Opatrzcie, cud, mam tę bateryjkę. Kamil, ja wiem, że może ty chciałeś to zrobić, ale ja muszę to tu pokazać, więc zrobię to za ciebie. Sadzić z powrotem? Daj mi znać. I robimy łącz. Działa. A jeszcze warto zaznaczyć, że generalnie ja fanem Fallouta kompletnie w sumie nie jestem. Troszkę tylko kiedyś coś grałem, a tak to nie. Ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tak ona wygląda z cała, słuchajcie, tutaj zewnątrz. Tak się prezentuje. Miejsce na baterię, widzicie, jest malutka i zestawy te jest jak najbardziej na plus. Zaraz sobie też zacznę z bliska wszystkie elementy. Co do tutaj dźwięku, to wystarczy, słuchajcie, że wciśnięcie ten oto przycisk. Jeszcze raz. Szczerze? Zajebiste. Naprawdę bardzo fajne, tak samo jak podświetlenia figurka, których nigdy nie używamy. No a tak serio? Ciekawy dodatek, kogoś kto jest fanem, kliknijcie sobie kilka razy, już nigdy tego przycisku nie użyjecie. Ale zamysł generalnie super. Co do tutaj wszystkiego, to w pełen plasticzek, mega lekki, zaraz same sobie to zważymy. Co, jak to się otwiera? A, tak podnosimy, tu kupuje się dodatkowe otwierania. Podnosimy sobie to tak. I tutaj naszym oczom ukazują się te wszystkie karty. Tylko czekajcie, muszę zobaczyć, w którą stronę one są, tak żeby tu nie zdradzić wszystkich kodów, które się znajdują do gry. Bo tu to wszystko jest Kamila, tak więc sobie wyciągamy. Mamy tutaj taką kartkę, która to wszystko spaja. Tutaj mamy to i tak. Czy z tej strony... Okej, dobra. To wyjmujemy. I tak oto wygląda. Słuchajcie, naprawdę jest wielka. Karta jest, słuchajcie, karty są dosyć spore. Zobaczcie, tutaj macie 14 na 12,5, jakby ktoś chciał wiedzieć. Z drugiej strony znajduje się kod do gry na PC-ta. Tak oto wygląda pierwsza karta. Tak oto wygląda tutaj druga. Może to jakoś by układał po kolei? Nie, dobra, mniejsza. Tak wygląda kolejna. Naprawdę fajnie zrobione. Oczywiście wolałbym pudełko z grą, gdyby wydali wersję taką
pełną już ze wszystkimi patchami na płytkach, to byłoby coś naprawdę zajebistego. Z tyłu, słuchajcie, każda jest tutaj opisana, która to jest część, jak możecie zobaczyć, więc nie będzie problemu tutaj z namierzeniem właściwej gierki, którą chcecie, ale no żałuję, że nie jest to w wersji tutaj fizycznej. Tak oto prezentują się te kartki. W środku coś jeszcze jest, nie ma nic. I tak wygląda tutaj w pełni. O, słuchajcie, też jest Fallout. Coś możemy to jeszcze bardziej jakoś rozebrać. Zobaczyć naczynki pierwsze. Nie. No i tak. Nie byłbym sobą, gdybym tutaj wam wielu rzeczy nie sprawdził. Zaraz sobie przejdziemy do całości. Ale najpierw zobaczmy sobie, ile to waży. Wiecie, wygląda to pięknie, wygląda to wow, to ładnie naprawdę. Ale chcielibyśmy poznać najważniejsze według mnie, czyli wagę. Waży to, słuchajcie, no prawie 600 gramów. A wydaje się naprawdę, naprawdę bardzo leciutkie, a ze względu na to wydaje mi się tutaj na gabaryty, które tutaj są. Wiecie, jak tak mierzę, to mamy tutaj około 32 cm wysokości. Naprawdę kawał tutaj jest tej mini bomby atomowej. I tutaj, jeżeli chodzi o szerokość, to tak 18,5-19. Tak to wygląda. Sama bombka jest w pełni plastikowa, te wszystkie elementy są też plastikowe, tak wygląda tutaj malowanie, więc sami tutaj możecie to sobie ocenić, jak to się prezentuje. Nie ma tu zbytnio co pokazywać, ona cała wygląda dookoła, w sumie jest taka sama. No i ten przycisk, który po prostu po kliknięciu powoduje nam tutaj wydawanie dźwięków. No i co do tego wydania, to byłoby tyle. Tu jeszcze jest jakaś instrukcja, taka malutka, jakby ktoś chciał. To do tych kart, no i to co było w środku. I w pełni wydanie nasze prezentuje się w ten oto sposób. A to nic więcej, cena też nie była jakaś straszna, chyba około 250 zł, z tego co pamiętam, więc jeżeli jeszcze wydanie jest gdzieś dostępne, no to będzie miło, że skorzystacie z moich linków, tak żebyście mogli sobie je tutaj zakupić. Pomijając fakt tego, że sama cyfra, to wydaje mi się, że cena super za cały zestawik, ładnie się to prezentuje, nie jest jakaś cena z dupy. Ciekawa, czy jakieś inne dodatki do tego bym wolał, tak w grę wersji po prostu tutaj tylko i wyłącznie fizycznej przede wszystkim. Fajnie jakby też jakiś steelbook może powstał z tej okazji, żeby to wszystko razem jakoś tak spoić i też mógł być w środku w tej oto naszej mini atomowce. No więc z mojej strony to tyle, dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym oto wydaniu. Mi się naprawdę podoba, miałem zamówienie, ale słuchajcie, nie odebrałem, ze względu na to, że nie jestem fanem, a dwa nie wiedziałem, gdzie to bombkę sobie postawić. No i trzy, też ona zbytnio do mojej kolekcji tutaj nie pasuje, tak wiecie, nie kupię też figurek superbohaterów, no bo one nijak się nie mają do moich tutaj zbiorów, no i też ich nie lubię, tak więc to jest, no, bardzo, bardzo podobne. Fajne karty, można sobie użyć kod, jakoś je wyeksponować jako takie mini pocztówki a la litografię. No i cóż, tyle, ja się z wami żegnam, czekam na wasze komentarze, koniecznie odwiedzajcie moje media i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale, a tobie Kamilu serdecznie jeszcze raz dziękuję i liczę na dalszą współpracę. Jeżeli wy macie jakąś edycję, której ja nie mam, macie jakąś zajebistą figurkę, której ja nie mam, dajcie mi znać, z chęcią przygarnę na film, nagram i wam odeślę. Oczywiście wszystkie koszty po obie strony pokrywam ja. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć!